W poprzednim roku kabaret przygotował program artystyczny, niezwykle zaskakujący i radosny. A co zobaczymy w tym roku? Dowiemy się już niebawem. Zachęćmy artystów brawami. Kabaret na chwilę. Jak nam wybudują te autostrady, to niedługo będziemy mieszkać prawie jak w centrum Warszawy. Wójt powiedział, że niedługo będziemy mieszkać w centrum Warszawy. Wójt zapowiedział, że niedługo nas przełączą do Warszawy. Wójt zgodził się, żeby Wiązowna była częścią Warszawy. Panie wójcie, jak pan mógł się na to zgodzić? My nie chcemy. Może więc warto, zanim podejmiemy ostateczną decyzję, poznać to piękne miasto. Można to zrobić osobiście. Pół godziny samochodem, no może 60 minut, potem pół godziny szukania na miejsce do parkowania. Już można, ale można też razem z nami cofnąć się o kilka lat i poznać Warszawę trochę bardziej taką romantyczną, taką do zakochania się. Wszystko tu znam od dziecka i ukochałam wszystko. Na Piwnej, na Zabiecku, na Starym Rynku też. Gdy w Złoceniach zabłysną domy stare i słynne, chcę oglądać to blisko, blisko dachów i wież. Zamieszkać wysoko. Ja to bym chciała mieszkać w Warszawie. A pan? Ja? Nie wiem. Mieć takie małe mieszkanie. Małe mieszkanie? Takie małe mieszkanko. Wars. Sawa. Marię czytać, to moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Mariensztacie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już i tapczan, i radio Tesla, biurko firanki, fotele dwa i jakiś kredens, pies cztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Niech będzie jakiś kilim i kwiaty na kominku, kupimy jakiś serwis, kupimy jakiś szkło. Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku, pan to rozumie? Akcja! A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi przez Wisłę szedł, będziemy z okna na Mariensztacie patrzeć na trasę UZ. Wie pan, ja to bym nie chciał mieć takiego mieszkania. Podatki trzeba płacić. A wie pan, takie mieszkanie w Warszawie to może być bardzo niebezpieczna sprawa. Można trafić na sąsiadkę Wiśniewską. Potem się odbył pogrzeb wspaniały. Hrabia nad grobem uronił łezkę i tak przepłakał przez dzionek cały i znów poleciał do tej Wiśniewskiej. Piękna hrabina z grobu powstała, wyrwała z trumny sękatą deskę, poszła za hrabią, na śmierć go zbrała, deskę potłukła ołem wiśniewskim. A wie pan, mnie Wiśniówka nie rusza. Ja tam mam mocną głowę. Mnie rusza ruch, pęd powietrza, wiatr, bieg pierwszy, drugi, trzeci. Ja to po Warszawie bym chciał jeździć taksówką. Nie wiem, czemu wybrałem ten fach, lecz na inny bym się nie zamienił. Milicjantki się widzi, że ach, i Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść. Kto smaruje, ten jedzie, no nie?
a więc kursu nie zmieniam i cześć. Mam swój fason i każdy wie, że dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że sam radę dam sobie bez łaski. Byle czym się nie zrażam na zakrętach, uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. E, trabant, kółko ci się kręci. Gwiazdami niebo błyska, gwiazdami fale drża, lecz spójrz na gwiazdy z bliska, ach to światła w Warszawie są. Już teraz niedaleko, już do dni gwarę most, tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost. I nic mi już nie trzeba, Warszawa, ja i ty, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. I nic mi już nie trzeba, Warszawa, ja i ty, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Ciebie nie potrafię żyć i tak bym się patrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Daleko, to ciało z bólu pręży się przegina. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Dokoła Wisła stąd zemrzy się i zwodzi, a ty za poręcz bradzieła i pewnie mi się przestrach. Nie jeden gość się znajdzie potem, co zechce za to płacić złotem. Już w oczy mi nie zajrzy bieda, gdy złotą kaczkę, gdy złotą kaczkę sprzedam, gdy złotą kaczkę sprzedam. Ale jesteś naszą sąsiadką. Dajesz pracę, szkoły i kina. Nam już więcej od ciebie nie trzeba. Ty nam lepiej raz jeszcze zaśpiewaj. Zobaczysz, jak przywita pięknie.